U mnie zaczęło się to od relacji rodzinnych. Sama się o siebie bałam. Pomyślałam sobie, że to jest ostatnia deska ratunku i nie miałam siły, żeby ćwiczyć. No to stwierdziłam to, po co w ogóle jeść. I zaczęły się totalne głodówki. Przestraszyłam się i głośno przed samą sobą i przed lekarzem powiedziałam, że zmagam się z bulimią. Zaburzenia odżywiania. Temat trudny, nieoczywisty, delikatny. Postaramy się zrozumieć podłoże tej choroby oraz odpowiedzieć na pytania, jakie mogą być przyczyny anoreksji, bulimii czy kompulsywnego jedzenia. Jeżeli mówimy o anoreksji, no to w tym momencie mówimy potocznie o niejedzeniu, tak? Że ktoś nie je, ktoś chudnie, ktoś traci na wadze, to doprowadza do różnych zaburzeń wewnątrzukładowych. Nie wiem, czy ustaje miesiączkowanie, czy pojawiają się jakieś tam problemy z funkcjonowaniem codziennym, z koncentracją i tak dalej. No i efekt końcowy niestety jest taki, że ta osoba bez często nawet przymusowego, tak, do karmiania, wręcz dożylnego, nie będzie mogła funkcjonować. Jestem za gruba i brzydzę się sobą. W ośrodku terapeutycznym Alira osoby z zaburzeniami odżywiania mogą odzyskać zdrowie, siłę i wiarę w siebie. Ośrodek walki z bulimią i anoreksją. Miejsce niezwykle potrzebne. Wskaźnik śmiertelności w anoreksji jest najwyższy wśród wszystkich chorób psychicznych i wynosi aż 22%. Jak wyjechałam na studia, zaczął mi się problem z bulimią. Trochę się to połączyło z anoreksją, więc podejrzewam, że to jest anoreksja bulimiczna. Wcześniej nie byłam jeszcze w takiej sytuacji i pomyślałam sobie, że to jest ostatnia deska ratunku i też nie żałuję, że tutaj jestem. Dopiero po 5 pobytach w szpitalu dowiedziałam się właśnie o ośrodku. Dopiero kiedy pojawiły mi się złe badania, no po prostu negatywne, tak? To przestraszyłam się. Cieszę się, że właśnie mogę skorzystać z tej pomocy, bo to mi daje nadzieję, że tym razem wyjdę, nie zostanę pozostawiona sama sobie. Zaczęło się zdrowo, tak? 5 posiłków, sport, wszystko zbilansowane. Później już nie miałam ochoty, nie miałam siły, żeby ćwiczyć. No to stwierdziłam to, po co w ogóle jeść. I zaczęły się totalne głodówki. Byłam 2 razy w szpitalu psychiatrycznym. No też przez tak mocne wyniszczenie organizmu tam trafiłam. Cieszę się bardzo, że podjęłam taką decyzję, bo jak wcześniej uważałam, że sama sobie poradzę, tak teraz się przyznaję, że nie poradziłabym sobie. Są choroby przede wszystkim oscylujące wokół emocji, relacji z innymi. Także jest to choroba duszy. Mm-hmm. No właśnie, bo nam się wydaje, myśląc o zaburzeniach odżywiania, że to jest chęć posiadania szczupłej sylwetki, a tymczasem to podłoże jest zupełnie inne. Jakie mogą być przyczyny tych chorób? To jest przede wszystkim podłoże psychiczne. To jest choroba, bardzo poważna choroba psychiczna, która prowadzi do śmierci. A jak wygląda terapia u Państwa w ośrodku? Pracujemy z psychodietetykiem, pracujemy indywidualnie z psychoterapeutą. Bardzo ważnym elementem terapii w naszym ośrodku jest praca w grupie. To jest taka próba pokazania tym chorym osobom, że nawiązywanie relacji wcale nie musi być trudne, niebezpieczne i że nie trzeba tego unikać. Trzeba je na nowo nauczyć współżyć z innymi. Równie istotnym elementem jest praca z ciałem, dlatego że osoby z zaburzeniami odżywiania jakoś nie łączą tego, co mają w głowie, z tym, co się dzieje w ich ciele. Nie lubią swojego ciała, chcą je odchudzić, mają bardzo często spaczony obraz własnego ciała. Trzeba je nauczyć poznać swoje ciało. Pokochać siebie na nowo. I pokochać je na nowo. A jak jest z nauką jedzenia tutaj? Przygotowywany jest jakiś indywidualny plan żywienia? Tak, to jest praca, przedłużenie pracy psychodietetycznej, bo tutaj psychodietetyk ma bardzo ważne zadanie. Oprócz tego, że się spotyka z pacjentami indywidualnie, regularnie, w każdym tygodniu, to też prowadzi warsztaty edukacyjne,
pracuję nad analizą nawyków żywieniowych, nad ich zmianami. W naszym ośrodku mamy 5 posiłków dziennie. To jest zbilansowana dieta dedykowana osobom z zaburzeniami odżywiania, którą układa właśnie psychodietetyk. Tak tę dietę układa, żeby odżywić przede wszystkim mózg, bo my z głową pracujemy, no i oczywiście organy wewnętrzne, które są pokurczone i jakoś mocno wyniszczone. A czy zdarzyło się kiedyś, żeby któraś z dziewczyn niechętnie jadła, odmawiała posiłków, nie chciała się przełamać? W naszym ośrodku w regulaminie jest taki zapis, że wszyscy jemy wszystko, nie negocjujemy kwestii dotyczących jedzenia i pacjent, który tutaj przyjeżdża i podpisuje regulamin, zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu nie może się zbuntować. Buntu nie ma, pacjentki zjadają wszystko, chociaż nie ukrywam, że początki dla każdego są bardzo trudne. Ile należy spędzić tutaj dni czy miesięcy? Można to już liczyć w miesiącach. Najkrótszy czas pobytu w ośrodku to jest 40 dni, czyli praktycznie 6 tygodni. Ale nie każdemu te 6 tygodni wystarczą. Często pacjentki muszą pozostać na drugi cykl, taki 40-dniowy, i wtedy to się robi 3 miesiące. I myślę, że te 3 miesiące to jest taki czas, w którym można polubić siebie, poszukać powodów, dla których zapadliśmy na tę chorobę. Często podejmujecie rozmowy związane z żywieniem, czy raczej unikacie takich rozmów? Znaczy, nie stawiamy tego jako temat tabu, ale staramy się, żeby to też nie był jakiś główny temat. Dużo się mówi o tym, co się czuje w środku, tak? O swoich emocjach? O swoich emocjach, o tym, co się dzieje też tutaj na co dzień, bo to też jest ważne, żeby opowiadać o tej codzienności, jakie odczuwamy emocje też w ciągu dnia, nie tylko też z przeszłości, ale także z tu i teraz. Mamy tutaj też inne zajęcia takie wspierające jakby naszą terapię i które też zapełniają nam czas. Mamy zajęcia kreatywne, na których robimy różne prace, które tutaj potem zostawiamy w ośrodku, ale też niektóre możemy zabrać ze sobą. Przeżywamy też te same problemy. Tak, te same problemy i to nas podobne i to nas strasznie łączy. Też samo to, że właśnie któryś ma gorszy dzień, to druga przyjdzie, przytuli i to wiadomo, no jednak jest tak. Zawsze jest to pytanie, a może chcesz porozmawiać o czymś? Jest to klasyczna forma regulowania gdzieś tam swoich emocji. Jest to klasyczna forma radzenia bądź nieradzenia sobie z emocjami. Później z jakiegoś powodu, często po to, żeby zaspokoić ośrodek nagrody w mózgu, rzucamy się na tą naszą przysłowiową lodówkę, czyścimy ją niemal kompletnie i w tym momencie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie pojawiają się wyrzuty sumienia. Często rodzice, mając świadomość, że coś się złego dzieje, tego nie zauważają, a z kolei nastolatki bardzo często to maskują. W wieku starszym również takie zaburzenia oczywiście występują, natomiast wtedy z reguły jesteśmy ciut bardziej świadomi i praca z bulimią, z anoreksją, z zaburzeniami odżywiania tego typu, to jest tak naprawdę praca z jednej strony lekarzy, którzy zajmują się wyrównaniem organizmu, doprowadzeniem do tego stanu homeostazy, ale z drugiej strony praca psychologiczna, a może nawet bardziej psychoterapeuty i dopiero wtedy, kiedy problem psychiczny zostaje oddalony, nagle okazuje się, że te funkcje związane z prawidłowym odżywianiem wracają z powrotem do normy. U mnie zaczęło się to od relacji rodzinnych, od zaniedbania emocjonalnego, od tego, że mój ojczym stosował przemoc. Mój ojciec jest biologicznym, był uzależniony od alkoholu. Nie jestem w stanie przeżyć w prawidłowy sposób emocji, bo się nie nauczyłam albo nauczyłam się tłamsić ze względu na to, że na przykład u mnie w domu bunt, złość była nieakceptowana, więc uczyłam się tego, by to tłamsić. No a skoro tłamsiłam tą złość, to ją kierowałam na siebie, tak? Jak ją kierowałam na siebie, to w postaci autoagresji, tak? Czy właśnie prowokowania wymiotów restrykcyjnych, diet, katowania się ćwiczeniami. Osoby cierpiące na te zaburzenia świetnie potrafią to ukryć? I tak, bo z jednej strony moja mama nie zauważała, że giną jej dużej ilości jedzenia, a moja waga jest bez zmian. Moja mama cieszyła się, że ja jem, więc tu gdzieś
brak wiedzy, tak w ogóle, nie? No bo... To jest jeden z podstawowych sygnałów. Tak, i na który warto zwrócić uwagę, to, że na przykład znikam po posiłkach, znikałam w toalecie albo próbowałam właśnie ćwiczyć i wstawałam o jakieś tam, nie wiem, 4-5 rano, żeby wybiegać to wszystko. Świetnie udawałam, tak? W sensie kaszlałam, czy zagłuszałam wodą, czy miałam tak wykalkulowane, kiedy na przykład jestem sama w domu, kiedy byli rodzice, to udawałam, że już jestem po posiłku. Był moment, że moja mama tam znalazła u mnie jakieś środki przyczyszczające, to powiedziała, że jestem nienormalna, że mam się ogarnąć. Zaburzenie odżywiania to nie tylko anoreksja i bulimia. Istnieje również ortoreksja, bulimia sportowa, bigoreksja czy pregoreksja. Zaburzenia te mogą występować naprzemiennie. Te zaburzenia często dotykają osób, które chcą być perfekcyjne. Dlatego chcą mieć kontrolę nad swoim ciałem, figurą. Tak, bardzo często. W zasadzie każda osoba z zaburzeniami odżywiania cechuje się perfekcjonizmem. To też jest osoba, która stawia sobie wysoką poprzeczkę, nie do osiągnięcia. Mogłaby zrobić więcej, lepiej, szybciej, bardziej produktywnie. Paris Hilton, Britney Spears czy Lady Gaga, każda z nich przyznała się, że cierpiała na bulimię. Najsławniejszą bulimiczką była księżna Diana. To z jej powodu bulimię określano często jako choroba Diany. Na bulimię cierpiała również projektantka mody Ewa Minge oraz znana dziennikarka i podróżniczka Beata Pawlikowska. My decydujemy, czy jemy, czy nie jemy. Mamy takie poczucie, że wszystko trzymamy w ryzach. Tak, ale ta potrzeba kontroli wynika z tego, że przeważnie tej kontroli nie mamy w innych obszarach. I to jest kluczowe, nie? Bo z czegoś wynika tak silna potrzeba kontroli. Czasem przekształca się to w o wiele bardziej drastyczne czyny, tak jak na przykład samookaleczanie albo próby samobójcze. Jakie są sygnały, które rodzice lub bliscy mogą bagatelizować, a one właśnie mogą świadczyć o tym, że jakiś problem istnieje? Znikanie dużej ilości jedzenia, a masa ciała się nie zmienia, więc to może świadczyć o prowokowaniu wymiotów. Jeżeli znajdziemy na przykład w szafce dużą ilość środków przeczyszczających, jeżeli masa dziecka nieustannie spada. Jakie są fizyczne konsekwencje tej choroby, bo ona niesamowicie wyniszcza nasz organizm? Od wyniszczenia szkliwa, po jakieś bóle w stawach, po popalony przełyk, problemy z jelitami. To są fizyczne objawy, a co dzieje się z naszą psychiką? Poczucie lęku, wstydu, strachu? Lęk, wstyd, odizolowanie, unikanie kontaktów, tak? No bo w związku z tym, że kontakty u nas w społeczeństwie kojarzą się z jedzeniem, no to skoro jedzenie, to a nie mogę go kontrolować, to nie idę. Duża samotność, też duża bezradność, właśnie chwiejność emocjonalna. Dziś życie Oli zupełnie się zmieniło. Wygrała z chorobą i postanowiła pomagać innym, zostając terapeutką od zaburzeń odżywiania. Jak wygląda terapia u Ciebie? Szukamy z doświadczenia danej osoby za tych zasobów i umiejętności, które pomogą w uzyskaniu celu. Przeważnie jest to poruszanie na pewno samooceny, relacji z sobą, ale też postrzegania swojego ciała. Staram się, aby rodzice brali udział, czy są zapraszani na przykład na jakąś sesję, ponieważ rodzice również potrzebują wsparcia po to, by na przykład czasem zmienić jakieś zachowania, czy wesprzeć dziecko, czy by nauczyć ich komunikacji takiej, której na przykład do tej pory nie było. Co tam się dzieje w tej głowie? Przede wszystkim jest wyrzut dopaminy, bo jedzenie jest przyjemne samo w sobie, ono zawsze będzie, tak? Moment, w którym dostajemy dopaminę, to dla mózgu to jest ten moment, w którym dostaje nagrodę. Plus przyjemne może być również jak, i to dziwnie zabrzmi, ale przy prowokowaniu wymiotów, jak zwrócimy wszystko, jest taki moment ulgi. W jakim wieku trafiają do Ciebie pacjentki? Jaki był najniższy i najwyższy wiek? Miałam dziewczynkę, która miała 12 lat, a jeśli chodzi o najstarszą pacjentkę, to miałam w wieku 65 lat. Więc przestrzał jest naprawdę spory. Aczkolwiek starsze kobiety bardziej się wstydzą, bo uważają, że one już powinny to ogarnąć. To nie przystoi im, że to jakby z wiekiem się z tego wyrastało, no bo jest też takie przekonanie, co nie jest prawdą. Książka Bulimia – Moja historia choroby autorstwa Aleksandry Dejewskiej jest również dla naszych widzów, dla trzech pierwszych osób, które zgłoszą się na poniższy adres. Jaką rolę odgrywa Twój pies w terapii? Chili jest świetnym gospodarzem. Wprowadza niesamowitą atmosferę, bardziej taką przyjacielską, bo na przykład, nie wiem, coś
czy coś śmiesznego zrobi, albo jest ciekawska, podchodzi. Pacjentki czy pacjenci głaszczą ją, też dotyk futra uspokaja, na przykład odstresowuje. Odżywianie pełni bardzo ważną rolę w fizjologicznej regulacji uczucia głodu i sytości, ale również pokrywa potrzeby emocjonalne człowieka. Jest jednym z najistotniejszych elementów naszego życia. Pamiętajmy, że jedzenie ma duży wpływ na to, jak się czujemy, co myślimy i jaki mamy nastrój.